Przygodnie współbracia, drodzy Chrystusie, Panu, siostry i bracia, parafianie naszej parafii. Cieszymy się, że razem z nami jesteście na tej Eucharystii tak licznie, że uczestniczycie w tym również naszym świętowaniu, w tym dziękczynieniu Panu Bogu za dar naszego patrona, za świętego Maksymiliana. Przychodzimy do Niego dzisiaj w roku wiary. Bo przecież szukamy wzorców, szukamy tych, którzy w jakiś sposób podpowiedzą nam, jak wiarą żyć, jak wiarę świadczyć, jak być człowiekiem wiary. I wiemy, że święty Maksymilian mało pisał o wierze. Kiedy weźmiemy te dwa tomy pism wydanych przez niepokalanów i szukamy czegoś o wierze, to nie znajdziemy wiele. Maksymilian mało mówił o wierze, ale w jego sobie wiara stała się widziana. To był człowiek wiary. To był człowiek, który żył wiarą. W 1923 roku napisał taki artykuł w Rycerzu Niepokalanej o wierze. I charakteryzuje tamte czasy, całkiem podobne do naszych. Kiedy wiara była atakowana, kiedy wiara była ośmieszana, kiedy rzeczywiście o Kościele nie mówiło się dobrze. I mówi święty Maksymilian, jakże często wierzący mówimy, cóż ja mogę? Cóż ja mogę zrobić? I dodaje, zapominamy o tym, o czym mówi święty Paweł. Że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I dlatego naszej postawy chrześcijańskiej nie możemy usprawiedliwiać, że ja nic nie mogę. Wszystko mogę. W tym, który mnie umacnia. A ten, który nas umacnia, dodaje, beze mnie nic nie możecie uczynić. To nie jest naszą siłą. To nie jest tym, który prowadzi nas po drogach wiary. I pyta święty Maksymilian, czy wobec tych różnych zarzutów, wobec tej walki, która się toczy, czy mamy płacić pięknem za nadobne? Czy mamy jako chrześcijanie, jako wierzący iść naprzód siłą pięści i udowadniać, że tak nie jest, jak mówią? Święty Maksymilian mówi nie. Trzeba serce zdobywać dla Boga. To jest ta metoda, którą potrafimy przezwyciężyć. Serca zdobywać dla Boga. I dlatego święty Maksymilian jest dla nas tym wzorem człowieka wiary, człowieka zaufania. I wiemy, że jest wzorem, bo jest zakonnikiem z osobowością. Niektórzy mówili, że był dziwakiem. No bo dziwił innych. Swoją postawą, swoim zaangażowaniem, swoimi pomysłami. I był takim dziwakiem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bo zadziwiał. Bo prowokował. Bo był również niewyrzutny. Był świadkiem wiary, z własnym profilem, z własną osobowością. Świadkiem, który każdego dnia się spalał, bo przecież wiedział, że w życiu i tak trzeba się spalić. I wiemy, że napędem jego pracy apostolskiej była wiara. Był świętym realistą, który nieustannie krzątał się przy Bożych sprawach. Który nieustannie krzątał się przy tych Bożych sprawach. Ktoś powiedział, że zakon, zgromadzenie, które przestaje się krzątać, już nie istnieje. Bo zbyt dużą konkurencję stanowi ruchliwy świat. I my za przykładem świętego Maksymiliana musimy się krzątać. Musimy przy tych Bożych sprawach
Potrzebujemy tej krzątaniny, której uczy nas święty Maksymilian. Tego codziennego zabiegania wokół Bożych spraw, wokół tych apostolskich pomysłów, które potem przekładamy na język codzienności, które podpowiada nam Duch Święty, które chcemy realizować w naszych wspólnotach, w parafiach, które prowadzimy. I kiedy patrzymy na świętego Maksymiliana, to odkrywamy, że jedyną i ostateczną formą apostolstwa jest miłość. Miłość, która podpowiada nam tak naprawdę, co mamy czynić. I taką formę apostolstwa odkrył święty Maksymilian. Z miłości do człowieka. Zabiegał o zdobycie duszy. Dlatego, kiedy patrzymy na świętego Maksymiliana, na ten ostatni epizod jego życia, to stwierdzamy jasno, że ojciec Kolbe jest wzorem życia, nie śmierci. Bo często akcentujemy ten jego oświęcimski gest. Ale tak naprawdę ojciec Kolbe jest wzorem życia. Bo przecież to, że umarł wprost za współwięźnia, że wziął go za rękę i zamienił z nim rolę, to nie jednorazowy, niepowtarzalny wyczyn, ale to cała konsekwencja życia. Życia wiary, życia miłości. To konsekwencja tej Bożej krzątaniny, tego zatroskania, aby Boga wprowadzić w codzienność. A zatem, drodzy bracia, żyć wiarą to nie tyle uznawać, że Bóg jest. Wierzyć to widzieć sens wszystkich spraw Bogu. Widzieć sens złożonej ofiary z życia w zakonnym posługiwaniu. To widzieć sens głoszenia i nauczania. Nawet wtedy, kiedy inni mówią, że to wbrew logice. Bo dzisiaj kapłani, osoby konsekrowane nie są już potrzebne. Ale przecież logikę ludzie wymyślili. Nie Bóg. Wierzyć to widzieć sens nawet w beznadziejności naszych wysiłków. Może czasami nawet i w bezcelowości naszej ofiary. Widzieć ten sens w różności wyników. Bo przecież prawdziwe dobro, to, które głosimy, to, które chcemy przekazywać, jest dyskretne. Jest rozlewane, ale nie na zasadach propagandy, reklamy, spotu. Ono jest rozlewane w cichej dyfuzji, z duszy do duszy ludzkiej, z serca do serca. I to jest nasze posługiwanie. To przelewanie dobra, które otrzymaliśmy od Boga, z własnego serca do serc tych, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Tak to czynił ojciec Maksymilian. Mamy świadomość, drodzy bracia, że w ofierze ojca Kolbego nie mamy żadnego udziału. Może nawet nie potrafilibyśmy tego samego zrobić, co. Ale tak jak on, chcemy wierzyć w Boga i chcemy wierzyć Bogu. Chcemy wierzyć w Boga i chcemy wierzyć Bogu, bo to o wiele ważniejsze, aby uwierzyć Bogu. W Abrahamie napisano i uwierzył Bogu. Nie tylko wierzył w Boga, ale zaufał Bogu. Zawierzył swoje życie Bogu. Nasz współbrat Maksymilian uwierzył Bogu i my również chcemy wierzyć Bogu. I dlatego chcemy Go słuchać. Dlatego chcemy być uważni na Jego słowo. Przypomniał o tym, drodzy współbracia, papież Franciszek w czasie ostatniej wizyty w Asyżu. Kiedy mówił, to Boże Słowo daje wzrost wiary. To Boże Słowo ją żywi. To Boże Słowo ją odradza. To Boże Słowo dotyka serca, prowadzi do Boga. To Boże Słowo nieustannie odnawia nasze zdanie.
Musimy stawać się większymi, gorliwszymi słuchaczami Bożego Słowa, aby bardziej być ubogaceni tym Słowem, a nie naszymi słowami. Słowo Boga, które daje wzrost, które żywi, które odradza naszą wiarę. W czasie tej naszej pielgrzymki prowincjalnej dzisiejszej, tego naszego święta, chcemy na nowo rozbudzić świadomość, że jesteśmy w domu Ojca, że mamy prawa Syna, mamy prawo, by Bóg nas kochał, bo wierzymy. Chcemy na nowo odczuć w sobie to poczucie Bożego synostwa, które otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Za chwilę wspólnie wyznamy naszą wiarę. Wyznamy, powiemy: Boże, my nie tylko w Ciebie wierzymy, my Tobie wierzymy, Tobie ufamy. Tobie na nowo chcemy zawierzyć nasze posługiwanie, naszą prowincję, a nade wszystko naszą wiarę. Bo wiemy, że musimy być dzisiaj siłaczami wiary, że musimy dzisiaj być świadkami wiary, że musimy dzisiaj mieć tę ogromną, mocną wiarę, aby samemu się nie zniechęcić, aby samemu się nie zamknąć wobec tych różnych ataków, żeby, tak jak nam to mówił ksiądz Jakub, nie dać się zapędzić w koniec, bo wtedy świat zwycięża, bo wtedy świat widzi, że już nie trzeba mieć pamięci o tym, co Bóg uczynił. Chcemy wyznać naszą wiarę, aby również tak Maksymilian, który pytano przez SS-mana, kiedy rwał jego krzyż w koronki, czy wierzysz, to on dumnie odpowiadał: wierzę. My dzisiaj jesteśmy na takim samym areopagu, kiedy inni szydząc mówią: czy wierzysz w to? I chcemy odpowiedzieć z całą głębokością naszego serca: wierzę. Wierzę. I chcemy tą wiarą żyć. I chcemy tą wiarą się dzielić. Dlatego niech święty Maksymilian, nasz współbrat, prowadzi nas po drogach wiary. Niech będzie dla nas przykładem. Niech będzie dla nas orędownikiem. Niech wyprasza dla nas, dla naszych wspólnot, dla tych, którym posługujemy, tę maskę wiary, abyśmy potrafili widzieć Boga w rzeczywistości, widzieć Boże działanie w naszym działaniu, abyśmy potrafili odczuwać, że nie jesteśmy sami, że jest z nami, że to nie myśmy rozpoczęli tę przygodę powołania, ale to On nas powołał. I dlatego mamy prawo do Jego miłości, do Jego przebaczenia, mamy prawo do Jego wierności. Niech to credo, które dzisiaj wyznamy, w tym roku wiary, w tym szczególnym miejscu, w tym sanktuarium, będzie na nowo rozpaleniem tego charyzmatu wiary, który otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego. Niech będzie dla nas umocnieniem. Niech będzie również dla nas drogą, po której chcemy kroczyć aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Drodzy bracia, za chwilę otrzymamy świece, które nie tylko są pamiątką dzisiejszego świętowania, ale są znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego, tego, który rozprasza ciemności naszego serca, naszego życia, ciemności świata. I z tymi zapalonymi świecami potem wyznamy naszą wiarę. Za chwileczkę bracia klerycy te świece nam rozdadzą. Ale bardzo bym prosił wszystkich współbraci naszych rozproszonych po kościele, aby na to wyznanie wiary podeszli razem, żebyśmy byli tutaj z przodu, również braci postulantów, to proszę, abyśmy tu sobie z przodu stanęli i w tej wspólnocie braterskiej, w wspólnocie prowincji wyznali naszą wiarę.